trzeba wcale jechać do Warszawy czy na Stadion Śląski, żeby usłyszeć wyjątkowy koncert. Można przyjść na przykład w piątek 22 września do MOK-u. Tak, zgadza się i bardzo serdecznie zapraszamy. Ekipa Simply Flow przygotowała wyjątkowy koncert. Wyjątkowy koncert dla nas w związku z wydarzeniem, które nadejdzie w piątek, czyli premiera oto tej płyty debiutanckiej. Ale jest to wyjątkowe wydarzenie też pod kątem organizacji trochę dla nas, dlatego że będzie wyjątkowa oprawa, będą goście. No i myślę, że to będzie koncert, który na długo zapadnie w naszej pamięci. To jacy goście z wami wystąpią w piątek? Wszystkiego zdradzić nie możemy, bo unikniemy elementu niespodzianki. Niemniej jednak możemy powiedzieć, że będą to inni muzycy zaprzyjaźnieni, którzy będą z nami grali, ale kto, to już nie zdradzimy, to zapraszamy, żeby przyjść i zobaczyć. Będzie tak, rozszerzenie instrumentalne i wokalne poniekąd. No. I po raz pierwszy też widzowie będą mogli usłyszeć wasze autorskie utwory z najnowszej płyty. Zgadza się, aczkolwiek utwory, te publiczność, która regularnie przychodzi na nasze koncerty, to już zna. Ta płyta jest tak naprawdę zwieńczeniem 5 lat naszej pracy, takim podsumowaniem. Natomiast premierowo też będą zagrane utwory, których na tej płycie jeszcze nie ma. Nie wiem, później może zbieramy materiał na drugi krążek już pomalutku. Co jeszcze? No plus jeszcze oczywiście covery, które też gramy, tak. Znane i lubiane, więc będzie taki swoisty miks naszej twórczości. I naszej interpretacji utworów znanych. Tak, bo na płycie też pojawi się cover. Możemy chyba już zdradzić, że to będzie piosenka Britney Spears, ale w takiej nietypowej aranżacji, myślę, że którą również usłyszą wszyscy na koncercie. Waszej autorskiej, rozumiem, tak? No tak, tam jest takie połączenie totalnie dwóch różnych stylów muzycznych. Wyszło to w ten sposób, że część zespołu chciała zagrać tak, druga część chciała tak, no i postanowiliśmy połączyć je razem. Przy czym jeszcze jest w takim klimacie, że nawet jak na koncertach zaczynamy ją grać, to i tak nikt na początku nie wie, o jaką piosenkę chodzi. Nie? Jest tak, różni się jednak od oryginału. Opowiedzcie troszeczkę, jak to się zaczęło, jakie były wasze początki i jak doszliście do tego momentu, w którym teraz jesteście? No był rok 2018. W zasadzie ja miałam w sobie takie coś, że chcę wrócić do śpiewania, chcę zebrać ekipę. Michał miał trochę inny pomysł, szukał ekipy do grania akustycznego. No ja akurat byłem na takim etapie, że zacząłem uczyć się na grania na etnicznych instrumentach perkusyjnych i po latach łomotu w różnych rockowych kapelach stwierdziłem, że chciałbym coś lżejszego, bardziej akustycznego pograć. No i jakoś tak się zdarzyło, że się spotkaliśmy i postanowiliśmy, że coś będziemy z tym działać dalej. I w zasadzie przez pierwszy rok tak naprawdę stabilizował nam się skład zespołu. Skład, który jest obecnie, to jest od w zasadzie rok później, czyli 2019 roku. Jesteśmy już zgraną ekipą, bo cały czas podkreślamy, że zespół to nie jest tylko muzyka, że to są przede wszystkim ludzie. Co my się świetnie dogadujemy, lubimy sobie żartować z różnych rzeczy i gdzieś tam ten czas wspólnie razem spędzać na próbach czy w drodze na koncerty. No i chyba ludzie też czują tą energię, bo ona po prostu sama płynie ze sceny już później. A musimy dodać też, że bo na początku powiedzieliśmy, że zaczęło się od projektu akustycznego i przez długi okres graliśmy głównie akustycznie, natomiast kiedyś właściwie dla zabawy postanowiliśmy na próbie zagrać z mocniejszymi instrumentami, z gitarami elektrycznymi, z perkusją i w zasadzie miała być to jedna próba i na tym mieliśmy zakończyć, natomiast okazało się, że utwory, które dotychczas graliśmy akustycznie, nabrały zupełnie innego brzmienia, mocy i postanowiliśmy kontynuować to właśnie w takim mocniejszym wydaniu, dzięki czemu dzisiaj mamy ten komfort, że jak jest mała sala, to gramy po prostu akustycznie, jak jest duża scena, gramy mocniej. Albo gramy i tak, jak w piątek. Nie? Zdradzimy. Granie, pisanie, tworzenie autorskich utworów to bardzo rozwija. My praktycznie wszystkie piosenki tworzymy wspólnie. Dzieje się to na próbach. Ktoś przynosi jakiś motyw, ktoś zaczyna grać, Michał zaczyna jakiś fajny groove. Ja sobie wymyślam melodię, później do tego powstaje tekst, no i w taki sposób te piosenki powstają. Myślę, że takim naszym znakiem rozpoznawczym jest to, że te piosenki są melodyjne.
i gdzieś tam dostajemy sygnały, że rzeczywiście one wpadają w ucho, że ludzie po koncercie je nucą. I spodziewacie się też dużej frekwencji w MOK-u w piątek, jak rozumiem? No oczywiście, że się spodziewamy, na to liczymy. To nie pozostaje nic, jak zaprosić w piątek na godzinę, którą? Godzina 20, Miejski Ośrodek Kultury, będzie koncert premierowy płyty Simply Flow i goście. Zapraszamy serdecznie. Zapraszam.